Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać mi kolejny album komunijny, wykonany dla dziewczynki. Zasadą wykonania tego albumu była przede wszystkim delikatność. Mam nadzieję, że udało mi się to sprostać dzięki kolekcji papierów Craft O'Clock, kolekcja o nazwie. To jest ta kolekcja Always Together. Moim zdaniem te kolekcje właśnie Craft O'Clocku bardzo fajnie wpisują się w tematykę właśnie chrzcielno-komunijną, ślubną. Zresztą na wszelkiego rodzaju okoliczności, bo są naprawdę takie uniwersalne i pasują do każdego projektu. Album wykonany jest dla dziewczynki o imieniu Emilka. Jest on standardowo w takim pudełeczku. Tutaj jest taki napis, napis tekturkowy album. Pod spodem jest taki podklejony właśnie z papierów. Różowa kokardka dookoła. Album w pudełeczku. Tutaj jest wstążeczka, żeby się album lepiej wyciągał. Okładka prezentuje się w ten sposób. No, może ją położę, będę tak mówił. Tutaj jest właśnie taka, to jest taki, nie wiem, to jest taki właśnie kawałek materiału, tiulu czy czegoś takiego na gumce, więc fajnie się wpasowuje do różnych takich okrągłych, więc tutaj zrobiłem taką, nie wiem, to nie jest rozetka. To jest właśnie takie ozdobione, to jest wycięte kółko z wykrojnika, na to jest naklejona tekturka. Tutaj jest kompozycja kwiatowa, właśnie z kwiatów wyciętych z tej kolekcji, bo jest jeden taki arkusz. Każdy, kto widział i ma u siebie tą kolekcję, to wie, że właśnie w tej kolekcji jest taki jeden arkusz. Chyba w tej dużej okładka jest chyba z tyłu, z drugiej strony okładki, pierwszej właśnie tej, co tam jest nazwa napisana, jest z tyłu, są takie właśnie kwiaty do wycięcia, więc ja tutaj podkleję. I tutaj są jeszcze takie kropeczki zrobione w jednym rogu, w drugim rogu. Tu kompozycja kwiatowa jest skromna, bo skoro album miał być skromny, nie chciałem właśnie przesadzić, tym bardziej, że tutaj jest troszkę zawartego motywu kwiatowego. Na grzbiecie jest napis Pamiątka pierwszej komunii świętej Emilki i tutaj są również kwiaty z tyłu, moja naklejka i też taki troszkę większy motyw kwiatowy ozdobny. Album wykonany jest na bazie z Eco Scrapbooking, ma 6 kart, w każdej karcie tutaj właśnie jest mata na zdjęcie przywiązana wstążeczką, żeby było można było ją lepiej wyciągnąć, więc przejdźmy do prezentacji albumu. Tutaj na pierwszej stronie jest wodospad. Ja bardzo lubię umieszczać wodospady, bo to jest fajne miejsce na większą ilość zdjęć. I tutaj właśnie jest taka tekturkowa hostyjka. Kwiatuszek wycięty, żeby się lepiej otwierało, podklejona taka wstążeczka do pociągania. Obok na stronie jest miejsce na zdjęcie. Tutaj już żadnych motywów kwiatowych nie doklejałem, bo tutaj jest właśnie ten, jest tylko zaznaczone. Jest takie winogronko, żeby to było właśnie nawiązywało do albumu komunijnego. Następna strona to jest strona taka boczna, tutaj jest właśnie hostyjka. Podklejona właśnie takim elementem ozdobnym. Tutaj są kwiaty. W kieszeni znajdują się kieszeń wykończona jest takim dziurkaczem borderowym. On się nazywa czy coś takiego. Więc żeby takiej większej elegancji dodać, więc zrobiłem coś takiego. Tutaj dwie maty na zdjęcia i właśnie z tej kolekcji takie ozdobne tagi, na których można albo coś podkleić z tyłu, albo zapisać. Tutaj jest miejsce na zdjęcie. Pod zdjęciem jest miejsce na tag. Już nie chciałem nic więcej tu ozdabiać, bo jest dość tutaj kwiatowo, więc jak się jeszcze dojdzie zdjęcie, żeby nie było takiego bałaganu. Tutaj jest taka kieszeń skośna.
Tutaj jest właśnie takie winogrono tekturkowe, podklejone jest na papierze, bo jeżeli jak przyłożyłem samą tą tekturkę, to są takie właśnie dziurki i zlewało się strasznie z motywem, który jest pod spodem, więc podkleiłem papier, nożyczkami obciąłem dookoła, przykleiłem. Kieszeni standardowo dwie maty. Dwie maty na zdjęcia i dwa takie tagi. Tutaj w tej obok na stronie jest ramka wycięta z wykrojnika i tak samo jest miejsce na, żeby zdjęcie tutaj właśnie wsunąć. I tutaj z boku można wsunąć właśnie tego taga. Obok tutaj na są takie dwie skośne kieszenie. Ja to chyba widziałem w filmiku u Kasi Gruszy z Crapcake. I tutaj właśnie są dwie maty na zdjęcia. Wsuwa się właśnie tutaj. To jest jeszcze wszystko takie zrobione. Nie jest jeszcze tak wychodzone, ja to potem sobie dosunę, a tutaj w drugiej stronie można spokojnie, przepraszam, w kieszonce można spokojnie włożyć tagi, a tu na tej właśnie stronie właśnie z kielich i tutaj u dołu ozdobione właśnie tymi kwiatuszkami. Obok jest właśnie też miejsce na zdjęcie, tutaj są kwiaty, pod matą jest miejsce na taga. Tutaj jest taka kieszeń dolna, hostyjka, element dekoracyjny, kwiat przyklejony i tutaj właśnie w tej kieszeni jest taki formularzyk komunijny, dwie maty na zdjęcia i tak jeden większy, drugi mniejszy do zapisania, bądź można jeszcze zdjęcie przykleić. Tutaj obok na stronie jest książeczka, tutaj są takie elementy ozdobne, tutaj są właśnie jest taki krzyżyk tekturkowy, fajnie wygląda na właśnie na tej na tych deseczkach, tutaj kwiatuszki zawiązywana, książeczka jest na wstążeczkę i właśnie otwiera się w tą stronę i w tą stronę, też można większą ilość zdjęć pomieścić. Obok tutaj właśnie na następnej stronie jest kieszonka z torebki śniadaniowej, w której znajdują się dwie maty na zdjęcia i nie pamiętam, czy tam jest tak, czy nie ma. Jest. Jest mniejszy tak. Tutaj jest uroczysty dzień komunii z największą radością, napis tekturkowy. Tutaj, żeby kieszonkę było łatwiej otworzyć, jest kwiatuszek z wstążeczką. To się wszystko zmieści. Tutaj obok, przepraszam. Obok jest miejsce na zdjęcie, miejsce pod matą na taga i tutaj właśnie jest element tekturkowy, też takie winogronko. Tutaj na końcu jest, na ostatnich dwóch stronach jest belly band. Belly band jest, ja to wyciągnę, jest właśnie tym zrobiony, tym dziurkaczem. Nie dziurkaczką, wykrojnikiem borderowym z jednej, z drugiej strony tutaj jest paseczek, hostyjka i tu właśnie jest kwiatuszek, a pod bellybandem są właśnie dwie maty na zdjęcia i dwa takie tagi. Mówię, to jest wszystko jeszcze takie świeże, niewychodzone z jednej strony. I z drugiej strony jest. I ostatnia strona w moich albumach, miejsce na płytę CD. Tu jest taka tekturkowa hostyjka z tymi kłosami nawiązujące do właśnie do tej na okładce kwiatuszek. I tak by się prezentował mój kolejny album komunijny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Polecam właśnie kolekcję
Craft O'Clocku właśnie do wykonywania takich projektów, bo naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie się na nich pracuje. Wam dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to komentujcie. Jeżeli nie, to również komentujcie, ponieważ krytyka jest bardzo motywująca do dalszego działania, do poprawiania tego, co być może my źle zrobiliśmy, a nie, może nie widzimy tego, może ktoś z boku inny, widząc to, powie, że a to tam możesz poprawić, czy coś takiego. Dla mnie to są bardzo ważne informacje, bo ja wtedy wiem, że mogę się czerpać jakąś wiedzę od kogoś, jakieś wskazówki, mogę się uczyć czegoś nowego. Więc takie informacje dla mnie są też bardzo ważne. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym usłyszeniu.